Nazywam się Krystyna Chojecka, jestem trenerką pracy w Warszawie. Pracuję w projekcie Wsparcie osób głucho-niewidomych na rynku pracy 2. Weź sprawę w swoje ręce. Jesteśmy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Jest to pracodawca, który zgodził się przyjąć do siebie do pracy na staż dwie osoby głucho-niewidome. Tutaj na ulicy Solidarności 77 jest jedna z tych osób, pan Wojtek Anders. Pan Wojtek też porozumiewa się za pomocą komunikatów pisanych na kartce. Więc zadania jakby wspólnie, ja najpierw poznałam zadania, które ma pan Wojtek wykonywać, przekazywałam mu to, co ma robić. Wspólnie zapoznaliśmy się z rozkładem biur tutaj u Rzecznika Praw Obywatelskich, biegaliśmy razem po tych pokojach wszystkich, tu jest 3 piętra, więc troszkę biegaliśmy, ale pan Wojtek bardzo szybko zapoznał się z rozkładem biur i łatwo potem przychodziło mu przekazywanie tych dokumentów i tak samo pracownicy, którzy pracują w poszczególnych pokojach, wiedzieli, że pan Wojtek nie mówi, nauczyli się kilku migów, proszę, dziękuję. Do widzenia, dzień dobry. Także łatwiej było i pan Wojtek czuł się przyjęty przez pracowników bardzo mile i dlatego też łatwiej mu było wykonywać te zadania i teraz już wdrożył się w zadania i jest to dużo prostsze.